Lokalności. Oficjalnie są mieszkańcami Nakła. Taką też miejscowość mają wpisaną w dowodach osobistych. Oficjalnie mają też sołtysa, który urzęduje pod szyldem Nakło Śląskie. Taka nazwa widnieje również przy wjeździe do wsi. Biurokratyczny bałagan zmęczył już mieszkańców Nakła, położonego w województwie śląskim, chyba tak będzie najbezpieczniej, i zmusił do działania. Zdezorientowani ludzie zaapelowali do władz o zmianę nazwy. Z jakiej na jaką, wyjaśni już państwu Grzegorz Rudnicki. Gdziekolwiek by nie spojrzeć, wszędzie widać tylko jedno. Nakło Śląskie na murach, tablicach i na dworcu. Nawet zapytani Nakielanie są przekonani, że mieszkają w... Nakle Śląskim. Jak pokazują dokumenty, to jednak nie Nakło Śląskie, ale Nakło. Co pani ma napisane w dowodzie osobistym? Nakło. Ja nie... A to jak w końcu jest? Ja nie wiem, jak. I tak piszą i tak. Nakło Śląskie i Nakło. Jaka jest zatem oficjalna nazwa wsi? Rządową nazwą miejscowości Nakło jest nazwa Nakło. Zwyczajowo jest przyjęte Nakło Śląskie, tak używają mieszkańcy. W starych dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego z 1923 roku widnieje nazwa Nakło. W różnych późniejszych dokumentach na zmianę pojawiają się obie nazwy. Ludzie pamiętają tą najbliższą historię, gdzie w dokumentach po II wojnie światowej znowu pojawia się termin Nakło Śląskie. Ustawowo zagwarantowane prawo do posługiwania się dwuczłonową nazwą do dziś ma tylko ta szkoła, bo powstała w czasie, gdy dzisiejsze Nakło było Nakłem Śląskim. Nie w Nakle nad Notecią, nie w Nakle Opolskim czy Jurajskim, w Nakle Śląskim. Więc Edward Wyżgą zarejestrował kiedyś firmę turystyczną. W rubryce adres wpisał Nakło Śląskie. Okazało się, że zagraniczni klienci chcieli firmę sprawdzić, jednak bezskutecznie. Co się okazało? I oni sprawdzają naszą firmę. I wybili w komputerze Nakło. I nie ma nas, bo zarejestrowana firma była w Nakle Śląskim. Mieszkańcy mają dosyć problemów z nazewnictwem i domagają się zmiany nazwy. 50 z nich złożyło już w tej sprawie wniosek do urzędu gminy. Wójt nie miał wyjścia i wydał zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Cały czas było Nakło Śląskie i to jakoś tak się źle kojarzy, aby było Nakło tylko, nie? Konsultacje potrwają do końca listopada, potem wszystko w rękach wojewody, który zdecyduje, czy nazwę wsi ujednolicić, czy też nie. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to nowa nazwa z dodatkiem Śląskie zacznie oficjalnie obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku. Grzegorz Rudnicki, aktualny.